zwiększenia. Proszę, proszę bardzo, w takim razie do głosu separaty robimy, tak? Bardzo proszę, pan Durek. Zapraszam, panie radny. Jasne oświadczenie, rozumiem, że dużo będzie zadziałało. Dziękuję proszę Państwa za ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków działań 6, 7, 750, 851, 852, 853, 900, 921, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, rzut numer 1099, z wyczytami. Zapraszam panią dyrektor Małgorzatę Lokarną. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do projektu uchwały wpłynęła następujące poprawki. Poprawka pani radnej Barbary Nowak, pani pana Pawła Ścigalskiego, 10 poprawek pana Włodzimierza Pietruska i 3 poprawki pana Marcina Szymańskiego. Opinia pana prezydenta do wszystkich tych poprawek jest negatywna. Dziękuję. Ja mam jeszcze wpisane poprawki pana radnego Barbary Jaśkowca. Wycofane są, tak? Dobrze. No to proszę Państwa, rozpoczynamy procedurę poprawek. Oczywiście bardzo proszę o zrezygnowanie pani radną Nowak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Wysoka Rado. Chciałam Państwa prosić o zmiany. A mianowicie chciałam prosić Państwa po raz kolejny o to, żebyście zwrócili uwagę na to, że w naszych szkołach kolejnych ponad 50 mają w tym roku zniknąć stołówki. Zgodnie z pismem pana prezydenta, który był 19 lutego 2013 roku, napisał do dyrektorów szkół i zespołów szkół, że w przygotowanych standardach organizacji roku szkolnego 2013-2014 w szkołach podstawowych, w których nie funkcjonują oddziały przedszkolne, a Państwo, którzy nie wiedzą, co to oznacza, to mówię, że to są oddziały przedszkolne, to są oddziały, gdzie chodzą, uczęszczają dzieci od drugiego i pół roku życia aż do pięciolatki. Sześciolatki już nie są oddziałami przedszkolnymi. Czyli tam, gdzie mają być oddziały z tymi dziećmi, które mają 6 lat, już nie przewiduje pan prezydent stołówek. Również w gimnazjach i zespołach szkół, z których chodzi szkoła podstawowa lub gimnazjum, nie przewiduje się możliwości zaplanowania środków w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z tym bardzo serdecznie Państwa proszę, jeżeli zależy Państwu na tym, żeby nasze dzieci zdrowo się odżywiały, żeby nasze dzieci miały możliwość jedzenia obiadów za niewielkie kwoty, żeby w tym momencie, kiedy jest taka wyjątkowa sytuacja i mamy pieniądze do rozdysponowania, to proszę uprzejmie Państwa, żebyście zagłosowali za tym, żeby te stołówki szkolne były, nie tylko o tych szkołach, które w tej chwili mają mieć obcięte fundusze na funkcjonowanie stołówek. Jest to kwota 9 milionów. I po raz kolejny proszę Wysoką Radę o to, żeby przywrócić Młodzieżowym Domom Kultury zajęcia profilaktyczne. I tu kwota, o której mówię, to jest 4 miliony 245 tysięcy. No jeszcze raz Państwa bardzo proszę, żebyście na to zwrócili uwagę, ponieważ nasze dzieci naprawdę mają coraz gorszą sytuację. Nie dosyć, że chodzą do szkół, gdzie programy nauczania w tej chwili są na tragicznie niskim poziomie, czyli nie wykonujemy tak, jak należy, funkcji dydaktycznych, również funkcje opiekuńcze są po prostu w tym momencie w zaniku. Zadbajmy o to, żeby nasze dzieci z
zdrowo się odżywiały, a tak naprawdę to tylko funkcjonowanie tych szkolnych stołówek to gwarantuje. Chcę Państwu powiedzieć, że z analizy, jaka została dostarczona dyrektorom, ja też pisałam o interpelację, ale do tej pory nie otrzymałam, okazuje się, że wzrost zapłaty, wzrost kwot za obiady jest bardzo znaczny, że w wielu przypadkach w szkołach, które objęte zostały formą inną niż stołówki prowadzone przez gminę miasta Kraków, wygląda na to, że nawet 30-40% dzieci nie jada obiadów. I jest jeszcze taka sytuacja, która w tej chwili się pojawiła, a mianowicie, że zamyka się również firmy agencyjne i okazuje się, że w szkole na przykład dzieci, które z mocy mają przyznawane obiady, no już nie będą jadły ani jednego ciepłego posiłku w czasie dnia. Proszę uprzejmie o zaakceptowanie tych moich poprawek do przegłosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radnej Nowak. Bardzo proszę, kolejna poprawka to jest... Ja sądzę, że mogę być... Czyli jakie stanowisko prezydenta? Znamy stanowisko? Tak? Negatywne, rozumiem, dobrze. Pan Radny Sikalski, bardzo proszę swoją poprawkę przedstawić. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni. Poprawka dotyczy przesunięcia kwoty 200 tysięcy złotych na ekonomię przejścia dla pieszych przez 29 listopada na wysokości ulicy Baraka. Mieszkańcy grupy narodowej wschodni zakłot, to przejście dopominają się już od kilku lat. Zakłotowa w tym rejonie jest bardzo intensywna, do tej pory są dalej wydawane zetki. Także po prostu to przejście jest niezbędne. Organizacja 29 listopada w całości nastąpi mniej więcej w roku 2019, więc kolejne 6 lat czekania na to, żeby przejść z jednego osiedla do drugiego, z którymi możemy sobie na to pozwolić. A ze środków dzielnicy ta kwota niestety jest nie do udźwignięcia, także bardzo proszę o zadowolenie poparcie tej poprawki. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu Sikalskiemu. Bardzo proszę, mamy jeszcze 3 poprawki Pana Radnego Szymańskiego. Proszę o zagadowanie. Szanowni Państwo, moje poprawki w sposób symboliczny, ale na konkretnym przykładzie pokazuję, że całe obszary i grupy mieszkańców są nieproporcjonalnie traktowane z punktu widzenia wydziału budżetu. Mianowicie w czasie, kiedy przekazujemy miliony złotych na infrastrukturę sportową na przykład, to w tym czasie całe osiedle mają możliwość nie tylko korzystania z tego infrastruktury, ale mają szkoły, przedszkola w swoim terenie. Ba, nawet nie mogą się do takiej infrastruktury, do szkół czy pracy bezpiecznie dostać. W związku z czym apeluję do Państwa, żeby przesunąć część środków na budowanie podstawowej infrastruktury komunikacyjnej, tak żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie dostawać się do szkół czy szkolnictwa. Dziękuję Panu Radnemu Szymańskiemu. Bardzo proszę o przedstawienie swoich poprawek Pana Radnego Pietrusa. Panie Przewodniczący, Panie Skarbie, proszę o zabranie. Ja mam zgłoszone 10 poprawek. Jedna pierwsza dotyczy źródło krakowskie biuro festiwalowe 50 tysięcy złotych w przeznaczeniu na nowogórską kronikę filmową, która ma zapewnione środki z dzielnic do końca marca. Jeżeli nie pozyska 50 tysięcy złotych, to przestanie funkcjonować. Chcę tylko powiedzieć, że do tej pory powstało 330 takich kronik filmowych i jest to jeden w skali kraju, jeżeli chodzi o nasze przedsięwzięcie. Następne poprawki są uszczupleniem propozycji Pana Prezydenta, który proponował oczyszczenie miasta 10,5 miliona. Ja chcę zwrócić uwagę, że wyjściowo mieliśmy 28 milionów złotych, więc jest dość znaczna próba zwiększenia tej kwoty. No, dziwne to się wydaje, tym bardziej, że mamy łagodniejszą zimę niż rok temu, więc raczej ta kwota nie powinna się pojawić tak w tak znacznym stopniu zwiększenia w tym zakresie. Ja chcę część tych pieniędzy w wysokości sumarycznej 2 miliony 800 przeznaczyć na takie zadania jak
remonty i odnowienie murków kamieniackich dzielnicy 18, 200 tysięcy. Program OZE i studium wykonalności zagospodarowania energii geotermalnej na terenie Krakowa 100 tysięcy. W zakresie przepuszczalni kolei regulacyjnej odpracowanie studium wykonalności 150 tysięcy. W zakresie przeciwpowodziowym potok Kościelnicki, Studa Osiecka 200 tysięcy złotych. W zakresie konserwacji i remontu kapliczek przewoźnej na terenie Nowogłoskiej dzielnicy 200 tysięcy złotych. W zakresie utrzymania wolontariuszy grupy ratownictwa medycznego Rekwada, w tym motocykli, które spełniają rolę karetek i szybkiego ratowania życia. W tej chwili działają tylko w weekendy, ponieważ nie ma środków. Wydaje mi się, że na to należy znaleźć środki. To jest 150 tysięcy złotych. Młodzieżowy dom kultury na Kalinowie 134 tysięcy złotych. Na przebudowę ulicy Klasztornej 155 miliona złotych. Kontynuacja zadania z 2006 roku. I 200 tysięcy złotych na monitoring zmiany na terenie dzielnicy 16, czyli celem poprawienia bezpieczeństwa w tej dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Otwieram dyskusję nad złożonymi wszystkimi poprawkami. Bardzo proszę, pan radny Jaszczowiec. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie odnośnie poprawki pani radnej Barbary Nowak do projektodawczyni tej poprawki. Chodzi o uzasadnienie. Znaczy, generalnie chciałbym się dorzucić od pani. Skoro złożyła pani taką poprawkę i proponuje pani wykreślić zadania, co do których zobowiązania finansowe gmina Miejska Kraków już zaciągnęła. Mam takie trzy pytania. Po pierwsze, w zeszłym roku część kołowych została już zreformowana, przekształcona, oddana podmiotom zewnętrznym, przecież w agencji pracownikom. W związku z tym mam pytanie, czy pani wie, ile mniej obiadów w tych placówkach po tych zmianach zostało wydawane? Drugie pytanie, ile osób korzysta, ile dzieci korzysta w tych placówkach, w zreformowanych placówkach, z obiadów, które są do których gmina Miejska Kraków po uchwale Rady Miasta Krakowa dopłaca w sumie dopłaty, by się taką uchwałę przyjmowała. I ostatnie pytanie, czy pani może określić w tych placówkach, jak wzrósł, bo jeżeli musimy dać więcej pieniędzy, to pewnie wzrósł jakoś stopień dzieci, co do których istnieją uzasadnione podejrzenie, że są one niedożywione. Po kilkadziesiąt szkół, w związku z tym chciałbym, żeby pani na te trzy pytania potrafiła odpowiedzieć. Być może wtedy uzyskamy jakieś potwierdzenie empiryczne co do konieczności przegłosowania tej poprawki. Rozumiem, że pani radna Nowak wywołała w pewnym sensie odpowiedź. Uzupełniłem się do tych pytań. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak, wiedzę nam premuje, więc czy pan chce sprawdzać moją wiedzę, czy też ma pan inne tutaj zamiary. Jeszcze raz mówię, dyrektorzy szkół otrzymali takie opracowanie w sprawie właśnie prowadzenia stołówek działających według innego trybu niż te prowadzone przez gminę miasto Kraków. Ja również poprosiłam o taką odpowiedź na dokładną analizę, zresztą już po raz kolejny nie otrzymałam do tej pory, ale mam przed sobą, jeżeli pan jest zainteresowany, to co dyrektorzy dostali. Więc oczywiście wydaje się, że chyba nie mam tyle czasu, żeby panu czytać, bo to są pełne opracowania. Z nich wynika, jeszcze raz mówię, średnio, że mniej więcej tak koło od kilkunastu do 25% mniej dzieci je w tej chwili objawów. Z moich informacji po szkołach wiem, jak wygląda w tej chwili wydawany posiłek w stosunku do tego, co było wcześniej. Wiem, jak wygląda również sytuacja taka, kiedy są takie sytuacje, kiedy rezygnuje się z wszelkiej formy dożywiania w tej chwili, bo albo się wycofuje firma, albo dyrektor rezygnuje, bo okazuje się, że zamawiane jedzenie no nie jest takie, jak uważa się, że powinno być. Zwłaszcza nauczeni jesteśmy porównywać z tym, co było kiedyś, czyli wtedy, kiedy stołówki były prowadzone przez gminę miasta Kraków. I jest tu wyraźne
informacja od dyrektorów szkół jest taka, że jest wyraźne obniżenie jakości. Nie mówię, że we wszystkich przypadkach, mówię w tej chwili zbiorczo. Tak jak mówię, mam tu całą dokumentację, jeżeli Pana interesuje, oczywiście mogę przekazać. A dlatego zwracam się o uzupełnienie środków, jest czas mówię uzupełnienie środków, żeby te środki mogły działać, dlatego że Pan Prezydent zapowiedział, że nie da środków na stołówki. Ja nie mówię coś przed sytuacją, przed nieznanym, tylko mówię już reagując na informację wyraźną w lutym na pismo Pana Prezydenta do dyrektorów szkół. Macie nie planować wydatków na stołówki. Czyli proszę zwrócić uwagę, w zeszłym roku była straszna awantura o to, dzisiaj robi się to po cichu. Ja, tak samo jak cały Klub Prawa i Sprawiedliwości, uważamy i nie zmieniliśmy zdania, że naprawdę właściwe żywienie dzieci, jak również to, żeby te dzieci, które, jeszcze raz mówię, jeden posiłek jedzą dziennie ciepły, miały go zagwarantowany, to dla mnie podstawą takiego zapewnienia posiłku jest właśnie stołówka działająca na dotychczasowych zasadach prowadzona przez gminę miasta Kraków. I dlatego też o to Państwa proszę. Teraz proszę uprzejmie Pana Jaśkowca o informację, czy życzy sobie te dokumenty, które posiadam, czy też sam będzie gdzieś to jeszcze sprawdzał. Ewentualnie czy Państwo wytrzymacie to, że ja będę czytała przy każdej szkole, przy każdej, jak wygląda sytuacja przy zmianie. No chodziło chyba o jej zanim o opłonienie, ale proszę bardzo. Proszę. W tej chwili ponad 50 ma być przejść jeszcze tą, ja nie wiem, to nie jest ani reforma, ani reorganizacja, tylko likwidacja stołówki szkolnej. Ma ponad 50, było 41 w ubiegłym roku. Już w styczniu teraz przeszły kolejne 3. Więc jeżeli, oczywiście mogę zacząć tego, ale chciałbym mieć to coś ważnego, czy nie. Ja sądzę, że Pan Jaśkowiec otrzyma Pani prezydyjną odpowiedź. Pani przewodnicząca, sądzę, że szczególnie nie dojechała. Ostatnio mówić, ale proszę naprawdę zwrócić uwagę na to, że nasze dzieci w tej chwili są niedożywione, są takie informacje. Była cała afera nie tak dawno z fundacją, która ogłosiła, że jest 800 tysięcy dzieci głodnych. No i my wiemy, że pracuje w szkole, no kto pracuje, to wie, że naprawdę są głodne dzieci. To nie jest żart. Dzieci są głodne. Kiedyś, proszę Państwa, jak były, mogę powiedzieć na przykładzie swojej szkoły po raz kolejny, jak stołówka działała według tego starego typu, czyli prowadzona przez samorząd gminny, na koniec wydawania obiadu wystawiało się wazy z zupą. Dzieci, które były głodne, obojętnie czy płaciły, czy nie, mogły zjeść. Nie ma takiej możliwości dzisiaj. A jeżeli nie ma już w szkole podstawowej stołówki prowadzonej przez gminę miasta Kraków i nie ma również alienta, no to nawet wtedy, kiedy MOPS refunduje te obiady, to okazuje się, że w skali szkoły, która liczy ponad 200 osób, na przykład 15 dzieci zostaje zupełnie bez tego posiłku. Gdzie mają iść? To ja dodam mi prowadzony dla bezrobotnych. Dziękuję Pani Radnej. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa zabrać głos? Bardzo proszę Pani Radna Janko. Przygotuję Pana pytanie. Ja mam pytanie do Pani Nowak. Szkoda, że nie było to pół roku zrobione. Chciałbym się pytać taką rzecz. Mianowicie usłyszeliśmy od Pana Prezydenta, że wszystkie stołówki zostały sprawdzone pod względem funkcjonowania przez sanepid. I chciałam się zapytać, czy tak rzeczywiście jest, czy w tym dokumentach Pani Nowak jest stwierdzenie jakichś opinii. To jest jedna sprawa i druga. Szanowni Państwo, w większości miast dużych zostały wprowadzone stołówki w taki sposób, jaki tutaj u nas w tej chwili się robi. Ja cały czas twierdzę, że tak naprawdę nie chodzi o stołówki, tylko o miejsca pracy i o sprawę takich ciągłych przepychań, które mamy od samego początku naszej kadencji. W związku z tym chciałabym się zapytać, czy rzeczywiście znaleziono jakieś wielkie uchybienia. No ja bym też chętnie zobaczyła te dokumenty, które tutaj Pani mówi, ponieważ to nie w 20 szkołach zostały prowadzone tylko w większej ilości. I też, Szanowni Państwo, jakaś taka jest żenująca dla mnie demagogia, która mówi o tym, że jest gorzej, źle, bieda, ubóstwo, umieramy z głodu. Proszę Państwa, myślę, że to są takie argumenty, którymi nie powinniśmy się posługiwać, bo
no bo przecież wszyscy po powiecie wie, co się dzieje, więc bez przesady, bo ja się czuję nieco zażenowana w tej sytuacji. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny, pan Klasiewicz. Przewodniczący, szanowni państwo, jesteśmy w punkcie mówiącym o zmianach budżetowych wynikających z pewnej kwoty, która się pojawiła. Natomiast do tej dyskusji dodawamy mnóstwo emocji o głodnych dzieciach w szkole i tak dalej, które są zupełnie niepokłate żadnymi faktami. Rozmawiamy o systemowym rozwiązaniu dotyczących tego, jak zarządzać stołówkami w szkole i ile z błędów, które z tego wynikały. Czy wynikały kwotów dodatkowych, nie będziemy pewnie tutaj dyskutować, ile z tego było wiadomo, jak one będą dyskutować. Bo to przecież nie ma, to jest główny punkt. To nie jest właściwy moment, żebyśmy od tak poprzez jedną poprawkę stwierdzili 9 milionów złotych, to zlikwiduje problem i to, że będą dzieci w szkole. Bo przecież mamy działania dotyczące opieki nad tymi rodzinami, z wielodzietnymi rodzinami. Wszyscy ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie brakuje pieniędzy, mają wiele miejsc, w których mogą tę pomoc uzyskać. I to nie jest w ogóle powód do tego, żebyśmy dzisiaj jednym takim gestem mówili, a 9 milionów dolejemy do tematu stołówek i rozwiążemy ten problem. Bo tylko zagmatwamy tę sytuację. Zaczęliśmy porządkować ten obszar, w jakiś sposób można dawać to na rady. To jest jeszcze za wcześnie, żeby to dokładnie ocenić, a na pewno nie w taki chaotyczny sposób, że rozrzucamy pieniądze, bo będziemy się czuć po prostu lepiej. Nie, będziemy po prostu powodować większy problem. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze radny Jaszkowie, zapraszam. Szanowni Państwo, jeżeli to jest nasza poprawka taką alarmistyczną, że jest źle i trzeba zatrzymać tą reformę związaną z rocznikami do szkoła, to chyba powinien mieć jakieś uzasadnienie, powinien znać skalę problemu, bo to wystąpienie kompletnie nie było przekonane. Jeśli ktoś się zastanawia, to być może nie zagłosować za tą poprawką, ale kompletnie nie przekonało do tego, że tak zrobił. Ja oczekuję prostej diagnozy systemu. Ktoś wychodzi na różnicę, ta pani radna i mówi, że trzeba jest tyle i tyle pieniędzy, chyba cnika publicznych pieniędzy na dany cel. W związku z tym trzeba przeczytać jakieś uzasadnienie, dlaczego. Dlaczego 9 milionów, a nie 6, a nie 15, a nie 18. To jest trzeba zdecydować to rozwiązanie. Ja otrzymuję dalej pytania. Mamy 41 szkół, w których ten system został wprowadzony. I teraz pytanie jest takie. Czy 41 szkołach łącznie. Jaki jest procentowy spadek wydawania obiadów? Jaka jest liczba obiadów wydawana z dofinansowaniem z budżetu miasta? To takie dofinansowanie z tego naszego budżetu jest. No i czy może o ile wzrosła ewentualnie liczba dzieci, co do których podejrzewamy, że mogą być niedożywione? Jeżeli na te trzy pytania odpowiemy, to może nie na przykład dzisiaj, w szkole, w zmianach faktycznie budżetowych, trzeba będzie się tym problemem zająć i środki dodatkowe na ten program znaleźć. Natomiast chciałbym wiedzieć, no bo to po prostu jest takie zgłaszanie trochę projektu uchwały, jak to pani na tej wystąpieniu odbiera, takie populistyczne, tak? Znaczy, jakiś ważny polityk Platformy coś powiedział, nie do końca ta wypowiedź była zrozumiała, tak jak on to przedstawia przez media. No i później od razu mamy poprawkę i wszędzie, w całych mediach taka nagonka Prawa i Sprawiedliwości i nagle wielki problem. Polityczny chyba naprawdę to jest Państwa problem. I do tego to się sprowadza. Ja bym nie chciał, żebyśmy naprawdę o dożywianiu dzieci w szkołach rozmawiali w ten sposób, że znamy 9 milionów, które musimy dać na ten cel, bo jak nie, to będzie koniec świata. Natomiast jak ja się pytam o dane, no to tych danych nie ma i nie znamy skali problemu. Być może trzeba będzie dać więcej pieniędzy, a być może nie. A być może inaczej ten problem rozwiązać, na przykład zmieniając uchwałę Rady Miasta Krakowa dotyczącej poziomu dofinansowania do obiadów. Jest milion ludzi. Warto na ten temat rozmawiać i poznać skalę problemu, a to ja proszę odpowiedzieć na te trzy proste pytania. Jaki jest procentowy spadek wydawania obiadów? Po tych zmianach 41 szkoła łącznie dla wszystkich szkół. Jaka jest liczba obiadów wydawana w tych szkołach z dofinansowaniem
budżetowym i o ile wzrosła liczba dzieci, co do których podejrzewamy, mamy podejrzenie, że są one niedożywione jako 41 szkół. Wtedy poznamy skalę problemu, wtedy nie populistycznie, nie politycznie będziemy mogli spowodować budowanie środków zaradczych. Dziękuję. Dziękuję panu Jaśkowskowi. Bardzo proszę pan radny pani Dwarak. Właśnie to miałem nie zabierać głosu, ale pani przewodnicząca Małgosia Jantos powiedziała rzecz. Ja oczywiście też przepraszam, bo ja wczoraj też emocjonalnie w stosunku do pani wyraziłem się. Natomiast bo jak można powiedzieć, że jeden nauczyciel mówi do drugiego nauczyciela, co mnie bardzo irytuje, bo są spory pomiędzy nauczycielami. Już pomijam to, jakie ma wykształcenie. Natomiast czy jest ktoś doktorem, czy docentem, czy magistrem, to nieistotne. Ale się nauczyciele spierają i mówią, jeden nauczyciel mówi do jego nauczyciela, że jest demagogiem, że mówi słowa w sposób demagogiczny. Inny mówi, że słowa populistyczne. Inny mówi, że polityczne. Państwa, i mówimy o dofinansowaniu po prostu w tym wypadku stołówek. Przecież jeżeli pan radny tutaj Dominik mówi, to dlaczego nie analizujemy każdej zmiany budżetowej w ten sposób, o której pan mówi? Dlaczego na przykład jest poprawka, która mówi, przeznaczamy 200 tysięcy na chodniki? Dlaczego ich analizujemy? A może te chodniki są gdzie indziej po prostu bardziej zniszczone? Jakichś takich analiz nie ma. Tutaj mówimy konkretnie o zmianie w budżecie i prosimy państwa, żebyście państwo docenili, zwrócili uwagę, że dzieci chodzą do szkoły i są głodne. I to jest sprawa bezsporna. Jeżeli państwo sobie życzycie, to może zrobimy jakąś taką akcję i te wszystkie rodziny przyprowadzimy i pokażemy państwu radnych, ile dzieci głoduje w szkole nie z własnej przyczyny. I w związku z tym prosimy tylko, żeby państwo poparli i rozważyli w swojej mądrości radnego, czy należy przeznaczyć 100 tysięcy przysłowiowe na remont chodnika, czy przeznaczyć na dofinansowanie stołówek w szkole. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rakowi. Bardzo proszę pan radny Adam Migdał. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. No tak słucham, rzeczywiście zaczynamy tą różnicę dzisiaj traktować wyraźnie do wystąpień politycznych, bo to co w tej chwili słyszymy, zarówno tutaj pan Rafał wygłosił tą formułę, wcześniej pani radna. Ja zgadzam się całkowicie z panem Dominikiem Jaśkowcem, wcześniej to również przedmówcą, z panem Sławomirem Taszkiewiczem. Proszę państwa, to nie jest tak, że my nie znamy tego problemu. Ja zadam również takie pytanie, czy państwo spotykali się w tym temacie niedożywionych dzieci, głodujących, może akcji zrobienia wspólnej, to jest również straszenie tutaj razem przed tym, że przeprowadzicie mieszkańców znowu tutaj. To tak nie może być, nie może być tak, że to właśnie niemerytorycznie. Ja mam pytanie takie, czy państwo spotkaliście się w tym temacie z panem prezydentem? Czy odbyliście taką dyskusję na Komisji Edukacji chociażby, albo polityki rodzinnej, gdzie również jest to miejsce? To są pytania, które było, że w pierwszej kolejności należałoby zadać, natomiast my dzisiaj mówimy o nagle temacie, który został nagle wywołany, nagle poprawka wprowadzana, i nagle poprawka, która nie wiadomo z jakich zadań by miała ściągnąć pieniądze, które również gdzie indziej są potrzebne. Nagle się pieniądze pokazały, to ja rozumiem, ale o problemie, jeżeli państwo dziś go wywołujecie, to nie jest wcześniej. Proszę państwa, jeżeli ktoś to głos może się zgłaszać, a bardzo proszę pana Adama Klinka. Omyłkowo, przycisk. Nie, dziękuję, tak? Czy jeszcze ktoś z państwa radnych tutaj poprawia, chciałby zabrać głos? Pan radny Smok, proszę bardzo. Nie? Pomyłkowo przycisnął przycisk. Zdarza. Bardzo proszę panie radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no tą dyskusją zostałem sprowokowany do tego, żeby jednak zabrać głos. Posłużę się tu przykładem dzielnicy 6 Donowce. Mamy 12 placówek oświatowych, 4 przedszkola, 3 podstawowe, 4 ponadpodstawowe. W 3 jest katernik od kilku lat. Nikt nie narzeka, nie słyszałem ani od rodziców, ani od dyrektora szkoły, od żadnych środowisk, żeby powiaty były za drogie, czy obiecnie niedobre, choć mam odmienny pogląd w sensie zdrowego żywienia. Natomiast w ubiegłym roku
szkoła podstawowa przyjęła nowy sposób żywienia, to znaczy się przejęło żywienie kampanii, które gotowały dole. Nic się nie zmienia. Pozostają te same panie, te same obiady gotują i jestem w kontakcie i z radą rodziców, i z dyrektorem szkoły, z pedagogiem szkolnym i nauczycielami, a nie tego zgłoszenia, żeby jakieś dziecko no, nie jadło, czy było głodne. Nie ma takiej możliwości. Pieniądze są, ale czekają na to, żeby dofinansować czy wspomóc powiedzmy te rodziny, które potrzebowałyby skorzystać z takiego wsparcia. Więc to jest tak chyba trochę politycznie, prawda? Jestem przeciwny cateringowi, sposobowi żywienia poprzez catering, natomiast jestem za tym, żeby jednak coś zmieniać, żeby te obiady były dalej gotowane na miejscu w szkołach, bo przez te same panie, tylko w innym jakby układzie, w innym systemie. I muszę powiedzieć, że to jest też zgodne z tym, co się dzieje teraz na zachodzie Europy. Mam nie odchodzi się od katedry, tak? Promuje się gotowanie takie na bieżąco, ze świeżych produktów, tak? I szkoły odchodzą od katedry, ale odchodzą od cateringu, prawda? Natomiast dalej jest jakiś koszt, jest jakiś surowiec, no to musi być racjonalne, tak? Mało z tego, już się wychodzi nawet poza Europę, Stany mają, same Zjednoczone mają duże kłopoty ze zdrowiem, znaczy żywieniem i z otyłością. Także ja u siebie w dzielnicy ani jednego sygnału nie odebrałem, żeby jakieś dziecko było głodne. Dziękuję. Dziękuję panu radnym. Możemy bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Jeszcze pani radna, no a drugie wystąpienie bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kwota 9 milionów jest kwotą sufitu. Jest to kwota, która została podana przez panią dyrektor z Wydziału Edukacji do spraw finansowych, pani Cisowską Lecz. Ona wyliczyła, że kwota brakująca do uzupełnienia budżetu właśnie na stołówki szkolne wynosi 9 milionów, skąd tą kwotą się posługuje. Nie jest tak, że sprawa wypłynęła nagle, chociaż ja nie wiem, jak mogą poprawki nagle wypływać, ale powiedzmy, że tu państwo jesteście zaskoczeni, że w ogóle jest sprawa stołówek. Otóż w poprawkach, jakie składałam, do budżetu na rok 2013 była również mowa i o stołówkach, i o młodzieżowych domach kultury. Mówiłam wtedy bardzo wyraźnie, długo, dlaczego uważam, że powinny tam znaleźć się na to pieniądze. Jaka była państwa reakcja? No odrzuciliście wszystkie poprawki. Proszę mi nie mówić, że to jest rzecz, o której nie wiecie, o której nie słyszeliście, o której nie macie pojęcia. Cały rok poprzedni to była sprawa stołówek. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Otóż w sprawie tej przyszłości stołówek przedszkola rozmawiają rodzice ze Stowarzyszenia Rodziców, które zawiązały się właśnie w ubiegłym roku, które jest zorientowane w sprawach oświatowych, które ma spotkania cykliczne z panem prezydentem. Nie jest tak, że pan prezydent w tym momencie nie wie. Natomiast ja pozwoliłam sobie, czy widzę, że wyraźnie pan państwa przeraziłam, wprowadzać dzisiaj taką poprawkę, dlatego że pan prezydent działając dwutorowo, bo rozmawiając o tym, że faktycznie no, trzeba coś zrobić, żeby było zdrowe żywienie w szkołach z rodzicami, ale równocześnie wydaje informację, która jest obligująca do dyrektorów szkół. Oni nie mają wyborów, proszę państwa, w tej chwili. Oni mają przed sobą nakaz. Mają nakaz likwidacji stołówek. To nie było dyskusji. Ja nie wiem, co to jest takiego trudnego w zrozumieniu. I co to jest takiego dziwnego, że ktoś chce, a mówię o 30 tysiącach rodziców, którzy się podpisali przecież w zeszłym roku pod postulatami. Między innymi właśnie zachowania stołówek. Nie wiem, dlaczego państwo jesteście tym zdziwieni. Jeszcze raz a propos tych dokumentów. Wszystkie dokumenty pochodzą od strony pana prezydenta.
Więc proszę się zwrócić o te dokumenty, ponieważ ja jeszcze raz powtarzam, że złożyłam interpelację prosząc o te dokumenty, nie otrzymałam ich, dostałam te dokumenty z rąk dyrektorów, które są bardzo zaniepokojeni w sytuacji, jaka ma miejsce. To nie jest demagogia, panie przewodniczący. To jest sytuacja, która nas wszystkich dotyka. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. Ja wiem, że nauczyciel to trochę ma przerysowane. Tak, mam przerysowane. Ale ja naprawdę widzę to, czego państwo nie widzicie w swojej szkole. Widzę dzieci, które u mnie na trzeciej godzinie lekcyjnej mają przerwę śniadaniową. W odpowiednich warunkach. Mają ręce, przychodzą, jedzą. Nie wszystkie jedzą, bo nie wszystkie mają. I jest cały cykl uruchomiony w klasach, kiedy jedno dziecko dzieli się z innym dzieckiem. Ja sama przez lata chodzenia mojej córki do szkoły robiłam dwa śniadania, bo drugie dziecko nie jadło. I to nie jest tak, że w tym momencie każdy z rodziców pójdzie i załatwi z mocy dofinansowanie. Nie, naprawdę tak nie jest. Czy była zrobiona kontrola tych patentowych czy innych odjazdów, bo nie mówimy o agencji. Te same panie co wtedy, kiedy faktycznie tam następuje w danej szkole przejęcie przez agentów, czyli te panie te same, które nie zawsze, bez przez tą samą kucharkę i tak dalej. Oczywiście, że tak. Tylko ja chcę państwu jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tych 41 szkołach nie wszystko jest w tej chwili jeszcze rozstrzygnięte, bo nagle okazało się, że oprócz tego, że w tych umowach, które były dane ludziom do podpisu, trzeba na przykład zapłacić jeszcze podatek od nieruchomości. To, jakie były na początku kwoty za obiady, nie jest tak, że to są kwoty ostateczne. Jeżeli nie uda się tym paniom na przykład zarobić pracując w ciągu dwóch miesięcy wakacji na zewnątrz, prawda, przygotowując obiad, posiłki, to również będzie wpływało na to, że będzie wyższa kwota. No, naprawdę wydaje mi się, że to jest nie, przepraszam, ale chciałam pewne rzeczy wyjaśnić. No, pytam mnie pan Jaśkowiec o konkrety. Wiem. Konkrety są podane w pismach od pana prezydenta. Ja mogę panu, korzystając z tego, co ja w tej chwili mam, dalej dyrektorowi z czasu mówię. Myślę, że w tym momencie nie kłamie. Ja mogę przeczytać w tej chwili na podstawie każdej ze szkół. A dane, które mówiła, przepraszam pana, ale chciałabym, żeby pan to usłyszał. Powiedziałam, że z danych, które mam opracowane przez Wydział Edukacji, wynika, że do 25% dzieci je mniej. Wydaje mi się w tym momencie objawy. Wydaje mi się, że jest to jakiś wskaźnik. Dlaczego? To pytanie jest inne. I ostatnia sprawa, przepraszam panie przewodniczący, jeszcze do pani Małgorzaty Jantos. Jeżeli zarzutem jest, że dba się o miejsca pracy, to ja mówię bardzo jasno. Bardzo chciałabym, żeby w mieście Krakowie dbano o miejsca pracy dla ludzi, żeby nie było sytuacji, kiedy wzrasta bezrobocie, żeby ludzie pracowali i żeby mieli poczucie własnej wartości, żeby mogli wydawać te pieniądze. I obojętne jest, czy państwo powiecie, że to populizm, czy nie. Dla mnie skandalem jest to, że wzrasta w Polsce i w mieście Krakowie wzrasta bezrobocie. Państwo może to nie przeszkadzać. Mnie, Partii Prawa i Sprawiedliwości, to bardzo przeszkadza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, czy wnioskodawcy chcieliby zabrać głos? Bo ja mam tu jedno takie też pytanie, na przykład w jednej poprawce mam wątpliwości. Chodzi o sprawę Toniki Nowogórskiej. Znam stanowisko prezydenta pozytywne w tej kwestii i mówił... Rozumiem. Do poprawek, co nie znaczy, są inne formuły i drogi możliwości zabrania tej sprawy. Mam pytanie do pana skarbnika, tak naprawdę. Czy rezerwa przechodzi tą procedurę? No nie, ale chciałbym wiedzieć i mieć jasność w tej sprawie, dlatego że też będę głosował takimi poprawkami, a dlatego Niki Nowogórskiej mam określone zdanie. Rezerwą ogólną zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponuje organ wykonawczy. I to, na co on ją kieruje, to jest kompetencją organu wykonawczego. Dziękuję.
rozmawiamy w tym momencie. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, zatem przystępujemy do głosowania poprawek. Mamy ich trochę. Tak jest. Przywołuję radnych. Proszę Państwa, będziemy w takim razie głosować według kolejności tutaj, jak mieliśmy zgłaszano. Zaczynamy od poprawki pani radnej Barbary Nowak. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Jeszcze raz zapraszam Państwa na tego zajęcie miejsc i przygotowanie się do głosowania. Czy urządzenie mamy gotowe? Proszę Państwa, kto jest za poprawką pani radnej Barbary Nowak? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam, jeszcze mamy tutaj dwóch radnych. Bardzo proszę, zapraszam, czekam. Panią radną ambasadę. Mamy problem z urządzeniem pani Angeliki, bardzo proszę. Już działa? Działa, tak? Jest jakiś problem? Tu? Tak, tak. Proszę bardzo, tak do pani radnej Wojciechowskiej podejść i sprawdzić urządzenie. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o wynik.
10 za, 23 przeciw, 2 wstrzymujący, poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania poprawek pana radnego Pietrusa. Zaczynamy od poprawki numer 1. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki numer 1? Za chwilę będzie, mam nadzieję, gotowe. Jest już gotowe. Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 24 przeciw, 1 wstrzymująca. Poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania poprawki numer 3 pana Pietrusa. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo byli głosowali? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 11 za, 23 przeciw, 1 się wstrzymująca. Poprawka została odrzucona. Głosujemy poprawkę numer 4 pana Pietrusa. Kto jest z Państwa za poprawką numer 4? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo byli do głosowania? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 25 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie dołączył głosowania. Poprawka została odrzucona. Głosujemy poprawkę numer 5 pana Włodzimierza Pietrusa. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli do głosowania? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 23 przeciw, 1 wstrzymująca. Poprawka została odrzucona. Głosujemy na poprawkę numer 6. Proszę o wydruk. Proszę bardzo, przewijamy. Wydruk. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania poprawki numer 6 pana Włodzimierza Pietrusa. Proszę bardzo, przygotowanie urządzenia do głosowania. Proszę o przygotowanie. Dziękuję. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za poprawką numer 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli głosowanie? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 26 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 niewiodących głosowanie. Proszę, została odrzucona. Głosujemy poprawkę numer 7 pana Włodzimierza Pietrusa. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli głosowanie? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 9 za, 24 przeciw, 0 wstrzymujących i 0 nie będą głosowania. Poprawka została odrzucona. Kto z Państwa radnych jest za poprawką numer 7 pana Włodzimierza Pietrusa? Proszę o przygotowanie głosowania. 8, przepraszam. Tak jest, to już jest 8. Kto jest za poprawką numer 8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wy z Was udzielił głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 9 za, 25 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 nie biorąc udziału w głosowaniu. Poprawka została odrzucona. Poprawka numer 9 pana Włodzimierza Pietrusa. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Dziękuję. Głosujemy. Kto jest za poprawką numer 9? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli z Państwem w głosowaniu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 22 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 nie wziął udziału w głosowaniu. Poprawka została odrzucona. I ostatnia poprawka numer 10 pana Włodzimierza Pietrusa. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa radnych jest za poprawką numer 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli głosowanie? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 21 przeciw, 0 wstrzymało się, 0 nie wziął w głosowaniu. Poprawka została odrzucona. W ten sposób procedowaliśmy wszystkie poprawki. Zatem, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania całej uchwały. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Głosujemy uchwałę według druku nr 1179. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik.
26 za, 10 przeciw, 1 osoba, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosu. Proszę o wybór. Proszę Państwa, zamknęliśmy ten punkt, w ten sposób przechodzimy do kolejnego punktu.